kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. 9-dniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień drugi. Nieba i ziemi królowa. Niepokalana została ukoronowana przez samego Pana Boga na królową nieba i ziemi. A to oznacza, że Matka Boża jest nie tylko Twoją mamą, ale i królową. Pan Bóg chciał przez to pokazać Ci, jak bardzo powinieneś być posłuszny niepokalanej. Dziecko musi słuchać się swojej mamy, a sługa musi być posłuszny swojej królowej. Dlaczego Pan Bóg tak bardzo chce, abyś był posłuszny niepokalanej? Czy to takie ważne? Tak, to jest najważniejsze. Kiedy dobrzy rodzice nakazują coś swojemu dziecku, to zawsze dlatego, że bardzo je kochają i chcą jego największego dobra i szczęścia. Podobnie dobrzy władcy chcą wszystkiego, co najlepsze dla swojego królestwa i tych, którzy je zamieszkują. Kierując się dobrem wszystkich, rządzą, wydając różne polecenia. Najlepszym ojcem i królem jest oczywiście Pan Jezus, który jest Bogiem. On zawsze chce tylko Twojego dobra i prawdziwego szczęścia, bo bardzo Cię kocha. Musisz więc być Mu posłuszny, jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwy. On wie najlepiej, o wiele lepiej niż Ty, co jest dla Ciebie dobre. Niepokalana została królową nieba i ziemi, ponieważ nigdy w niczym nie sprzeciwiła się Panu Bogu. Zawsze była posłuszna. Ona dobrze wie, jak Pan Bóg bardzo kocha swoje dzieci. Nieskończenie mocno, czyli Jego miłość nigdy się nie skończy. Kiedy niepokalana rządzi swoimi sługami i dziećmi, to zupełnie tak, jakby rządził nimi sam Bóg. Słuchając niepokalanej, jesteś posłuszny Panu Bogu. Ona zawsze chce dokładnie tego samego, czego pragnie dobry Bóg. Bądź szczęśliwy i dziękuj za tak dobrą królową. Zawsze słuchaj niepokalanej. Matka Boża króluje na ziemi i w niebie. Wszyscy jej słuchają, ponieważ jest matką Pana Jezusa, który jest Bogiem. Skoro każde dziecko powinno być posłuszne swojej mamie, to również Pan Bóg jest posłuszny niepokalanej. Słuchając próśb swojej matki, sprawia wiele różnych cudów. Pan Bóg jest wszechmogący, czyli może uczynić wszystko. Dlatego niepokalana, jako Matka Boga Wszechmogącego, rządzi wszystkimi stworzeniami, czyli ludźmi, zwierzętami, całą przyrodą i pogodą. Wszystkim. W niebie słuchają jej wszyscy aniołowie i święci. Wszyscy bardzo chcą być jej posłuszni, ponieważ jest najbardziej kochającą królową i nie ma drugiej nawet w połowie tak wspaniałej jak ona. A co się dzieje, jeśli ktoś nie jest posłuszny niepokalanej? Jeśli nie kocha jej tak, jak na to zasługuje ta wspaniała królowa. Taka osoba podzieli los złych aniołów, którzy przez swoje nieposłuszeństwo strąceni zostali do piekła, czyli najgorszego miejsca, jakie istnieje. Tam już nigdy nie zobaczą Pana Boga, ani niepokalanej. Nigdy nie będą szczęśliwi.
już nigdy. Nie będą mogli nawet przeprosić. Jednak kto mógłby nie chcieć służyć tak kochającej królowej? Czy wiesz, że Pan Bóg mógł stworzyć większy i o wiele piękniejszy świat? Jednak nie mógł już stworzyć wspanialszej mamy i królowej. Tak cudowna jest niepokalana. Ty z pewnością chcesz być jej najposłuszniejszym sługą, najdoskonalszym pomocnikiem. Przecież słuchasz tych opowiadań. Twoja królowa jest ci bardzo wdzięczna. Niepokalana jest bardzo łagodna. I kiedy rządzi, to tak naprawdę prosi. Jest tak czuła, że nikt nie może jej się oprzeć. Tak jak ty. Kochając ją, postanowiłeś pomóc jej czynić dobro na świecie. Ta cudowna królowa kiedyś i ciebie uczyni małym królem lub małą królową, by okazać ci wdzięczność za twoje starania, wierność, pracę i miłość do niej. Najdoskonalszy pomocnik niepokalanej to ten, który nie pragnie niczego, czego ona by nie pragnęła. Nie czyni niczego, o co ona by nie prosiła. Wszystko z nią uzgadnia i zawsze jest jej wierny. Czy chcesz być tak wspaniałym i kochającym niepokalaną pomocnikiem? Oczywiście. Więc proś ją, by zawsze ci radziła. Mówiła, czego od ciebie oczekuje i pokazywała, czego dla ciebie pragnie. Masz więc drugą wskazówkę, jak zostać doskonałym pomocnikiem niepokalanej. Jest nią posłuszeństwo. Staraj się każdego dnia być coraz bardziej posłusznym, grzecznym dzieckiem. Dzięki tej wskazówce będziesz przemieniać się w małego Pana Jezusa. Zostaniesz doskonałym pomocnikiem niepokalanej, królowej nieba i ziemi. Być posłusznym tej najwspanialszej matce oznacza wykonywać natychmiast, bez gromaszenia i z radością wszystkie polecenia rodziców, opiekunów, księży i wszystkich tych, którzy są za ciebie odpowiedzialni. Pamiętaj, to zastępcy niepokalanej. Oni niosą ci jej rozkazy. Doskonały pomocnik zawsze mówi tak na polecenia swej królowej. Nawet jeśli nie rozumie rozkazu lub trudno mu go wykonać. Zawsze pytaj swej królowej, jak sobie życzy, byś dane zadanie wykonał. Zastanawiaj się, jak na twoim miejscu postąpiłby Pan Jezus. Twoim celem jest, by pewnego dnia zacząć myśleć, mówić, postępować, a przede wszystkim kochać, jak niepokalana, jak Pan Jezus. Miłość ta jest tak wielka, że nie znajdując w tobie wystarczająco dużo miejsca, zacznie wylewać się na wszystkich dookoła ciebie. Wtedy wszyscy zaczną kochać Pana Boga. To tak, jakby do szklanki wlewać wodę z bardzo dużej butelki. Kiedy szklanka będzie już pełna, woda zacznie się rozlewać dookoła szklanki, spływać po stole, po krześle i kapać na podłogę. Wszystko dookoła będzie mokre od tej wody. Rozważania. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz swoją mamę, która pracuje w kuchni. Jesteście razem z kolegami lub rodzeństwem. Bawicie się blisko niej, kiedy ona przygotowuje obiad. Nagle mama prosi was, abyście pomogli jej trochę i posprzątali swoje zabawki, by mogła podać specjalnie dla was przygotowany posiłek.
Bardzo się cieszysz, bo mama przygotowała to, co dla was zdrowe, choć nie najsmaczniejsze. Nie grymasisz, tylko szybko zachęcasz do pomocy innych. I w kilka sekund jest już czysto. Jak wygląda twarz twojej mamy? Czy jest ona szczęśliwa? Co czujesz ty? Co myślisz? Co robisz? Teraz wyobraź sobie, że całą sytuację widzi niepokalana. Czy jest zadowolona? Jak się czuje ta dobra i kochająca królowa? Co myśli? A teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację. Kiedy mama prosi o pomoc, wcale nie chcecie być grzeczni. Grymasicie, narzekacie, mówicie, że jeszcze chcecie się bawić. Mama powtarza jeszcze dwa razy, a wy dalej nie sprzątacie. Jak wygląda twarz twojej mamy? Czy jest ona szczęśliwa? A może smutna? Co czujesz ty? Co myślisz? Co robisz? Teraz wyobraź sobie, że całą sytuację widzi niepokalana. Czy jest zadowolona? Jak się czuje ta dobra i kochająca królowa? Co myśli? Czy chcesz coś zrobić dla twojej królowej? Czy chcesz obiecać coś niepokalanej? Ćwiczenie. Zastanów się, jak często twoi rodzice lub opiekunowie muszą powtarzać ci, abyś robił to, o co cię proszą. Co na to niepokalana? Czy potrafisz sobie wyobrazić dzień, w którym będziesz robić wszystko od razu, jak tylko zostaniesz poproszony? Gdyby przyszedł do ciebie Pan Jezus lub niepokalana i poprosili cię o pomoc, czy byłbyś w stanie spełnić ich prośbę natychmiast? Jeśli tak, to znaczy, że potrafisz być posłuszny. Jeśli nie, to znaczy, że jeszcze musisz nad tym popracować. Pan Jezus zawsze spełniał prośby swojej mamy i robił to od razu. Spróbuj dzisiaj wykonać wszystkie polecenia od razu i najlepiej jak potrafisz. Myśl wtedy o Panu Jezusie lub niepokalanej. Pytaj, czy są z ciebie zadowoleni, czy sprawiasz im radość. Możesz sobie wyobrazić, że oni pomagają ci wykonywać pracę lub tłumaczą, jak powinna być zrobiona. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.